Witajcie, tu przewodnik Kazimierz Dolny i Agnieszka Śliwińska, moja współpracownica. I Agnieszka zabierze Was dzisiaj spacer po mieście dawnym. Dawnym mieście? Mieście o nazwie... Końskowola. Końskowola. Za moimi plecami jest wejście do sklepu meblowego ze starymi, fajnymi, antycznymi meblami. Ale nie dlatego warto przyjechać tu po to, żeby zobaczyć te fajne meble, bo tam jest naprawdę bardzo fajnie. Tylko dlatego, że ten sklep jest zlokalizowany w dawnej fortalicji, w dawnym zamku. Ten budynek, który stoi za naszymi plecami, ma 500 lat i był dworem tęczyńskich właścicieli dóbr końskowolskich. Oddaję głos Agnieszce i co, ruszajmy na spacer. Zapraszam Was do kościółka Świętej Anny. Pokażę miejsce, w którym też często ludzie mogą być. W tym kościółku mieszkał pustelnik. Jak wyglądało jego mieszkanie? Zaraz zobaczycie. Chodźcie. Przyjechaliśmy na rynek. Jeśli rynek, to ratusz. Ale zabieram Was do kościoła parafialnego pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego. Kościół Świętej Anny w Krakowie, pałac Krasińskich w Warszawie. Co łączy te dwa miejsca z Końskowolą? Łączy, moi drodzy, łączy. Jest to osoba Tylmana z Gamerem, człowieka, który zaprojektował ten sarkofag, Zofii Lubomirskiej. Ilu z Was było na górze? Zapewne wielu, ale chodźcie do naszego chóru. Wejście na chór w czasach, kiedy byłam mała, wyobraźcie sobie, to nie było takie oczywiste. Nie każdy mógł tu wejść. Ja miałam to szczęście może ze dwa razy przez cały okres, kiedy przychodziłam tu do kościoła. A nie biorę czynnego udziału w chórze kościelnym, więc wyobraźcie sobie, że siedzenie w tym miejscu sprawia mi niesamowitą radość. Teraz czas na największy sekret tego miejsca. Krypty kościelne to są miejsca, w których większość z Was, będąc dzieckiem, chciała być. Chciała zobaczyć, co tu się dzieje, co tu jest. Jesteśmy w krypcie północnej, przy sarkofagu, jedynym w swoim rodzaju. Dlaczego mówię jedynym? Jedyny dlatego, że jest w Polsce jeden, taki właśnie, sarkofag Vanitas. Już wiecie, że w Końskowoli mamy dwa kościoły, ale nie tylko katolicy mieszkali tutaj. Końskowola miała też mieszkańców żydowskiego pochodzenia, po których została bardzo ciekawa pamiątka. W tych domach mieszkali Żydzi. Skąd o tym wiem? Wiem, bo tu jest kuczka. Tak, ja się tutaj trochę wpakuję w kadr.
No bo powiedziałeś, że tu jest kłuczka, tak? Tak. To jest jedyna kłuczka, jaka ocalała w tej okolicy, w Kańskowoli. Tak. Jedyna w Kańskowoli i z tego co wiem też w Kurowie też takich nie ma. Nie ma, bo Kurów został zburzony w czasie wojny. Zburzony, tak, tak. Natomiast no, co to kłuczka? Kłuczka, czyli inaczej suka. Takie miejsce do celebrowania święta szałasów, święta sukot, które wypada w październiku w kalendarzu świąt żydowskich. Bardzo ważnego święta ustanowionego na pamiątkę w marszu Mojżesza do Ziemi Obiecanej. To jest święto plonów. Święto radosne, kolorowe, pełne smaków, trwające kilka dni. No i wtedy Żydzi powinni je spędzać w szałasach. No ale w miastach to było trudne do zrealizowania, więc budowali sobie suki. Albo inaczej, po naszemu kłuczki. Te kuczki zazwyczaj miały formę takich balkonów ganków. Balkony ganki, tak. Tak. U nas jest wyjątkowa, ponieważ... No to wynikało jest... jakby ze stanu tak, majątkowego. Tak, stan majątkowy. Kuczka klapa. Tak, kuczka klapa. A na potrzeby właśnie naszego programu tak. Kuczka jest w tej chwili otwarta, więc zobaczcie jak ona wygląda. Tak. Tutaj nasz pomocnik, który otworzył kuczkę, Mazel Tov, jakby powiedzieli Żydzi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy to zobaczyć. Mam nadzieję, że też, nie? To jest taka sytuacja niestandardowa zupełnie, nie? Tak, oczywiście, że tak, tak. No. Wspomniałaś o katolikach, wspomniałaś o Żydach, tak. No ale byli jeszcze tkacze. Tkacze, ewangelicy, którzy przyjechali tutaj z Saksonii, z niemieckiej Saksonii. Tutaj dzięki Czartoryskiemu powstały bardzo, bardzo znane, jak na tamte czasy, zakłady tkalnicze, tak. No. I czy taki numer, nie? Bo Końskowola, słuchajcie, to jest takie miejsce, które łączy tak wiele różnych sytuacji. To uwaga, żyrardowianie tak. I uwaga, łodzianie, stąd właśnie do waszych miejscowości przybyli pierwsi szwacze. Z Końskowoli. Tak. A teraz pojedziemy gdzie? Na cmentarz ewangelicki. Możemy znaleźć nagrobek, na którym jest napisy, na których są napisy w języku niemieckim, ale też możemy podejść i znaleźć nagrobek, na którym są napisy w języku polskim. Nazwisko Rożek. Bardzo dobrze znam to nazwisko, to jest nazwisko mojego kolegi. Czy oni są spowinowaceni? Kto wie? Bardzo możliwe, że tak. Końskowola to historia, o której moglibyśmy nakręcić co najmniej 4-5 odcinków, ale to też coś, co się tutaj rozwinęło. Końskowola, miejsce polskiego szkółkarstwa. Chciałam Wam przedstawić serdecznie panią Jasię, która Wam opowie, na czym polega szkółkarstwo? Szkółki rzeczywiście sadzone są od czasów naszej kochanej pani Czartoryskiej. To ona to zaczęła w szkółkach w Porzogu, gdzie kultywowana jest dalej produkcja po niej. Wiele osób na swoich gospodarstwach w tej chwili sadzi masę róż, drzewek owocowych, masy iglaków. Jest też na tym terenie kilka potężnych szkółek, które sadzą miliony sadzonek drzew i krzewów ozdobnych. Mogę wymienić te nazwiska. Jest to pan Kurowski, państwo kurowscy, państwo dębscy. Jest potężna szkółka również pana Piecha, która jest też szkółką rodzinną.
Mówi się, że w rejonie Końskowoli jest około 1000 szkółek większych i mniejszych. Świadczy to o pracowitości ludzi, o pomysłowości, o dawaniu sobie rady w tym czasie obecnym. Nasza szkółka słynie ze starych odmian drzew owocowych. To jest powrót do smaków dzieciństwa, którymi się szczycę i robię to i będę robić. I cóż, mam nadzieję, że wycieczka z Agnieszką po Końskowoli Wam się spodobała i również postanowicie wypuścić się w te okolice z Kazimierza. Ja bardzo serdecznie dziękuję Pani Janino za gościnę, że nas tutaj pod koniec odcinka nas Pani ugościła. Zapraszam zawsze, wszystkich. Bramy mamy 4, wszystkie są otwarte. Moi drodzy, za tydzień święta, w związku z tym od nas wszystkich tutaj z Końskowoli. Pozdrawiamy i wszystkiego dobrego. Żeby ten 2021 rok, bo Sylwester też niedługo był dużo, dużo lepszy i zupełnie inny niż ten, który mija. Tak. Wszystkiego dobrego. Żeby wróciło to, co było. Tak. 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 Pozdrawiam. Niewiele chcemy.